Dzień dobry, Magdalena Rigamont, Onet, Opinie, Debata. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten piękny piątek, początek weekendu, a dla nas emocje polityczne. Pani Katarzyna Kotula, posłanka Lewicy i kandydatka Lewicy w tych wyborach parlamentarnych i online. Pan Jan Grabiec, poseł Koalicji Obywatelskiej i kandydat do parlamentu. Dzień dobry, panie pośle. Miało być na żywo, się nie udało, ale rozumiemy sprawy kampanijne, sprawy pędu, sprawy zmian różnych sytuacji. Proszę państwa, mamy wielką, ogromną aferę, precyzyjnie opisaną przez Andrzeja Stankiewicza, wicenaczelnego Onetu, atakowany Andrzej Stankiewicz przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, oskarżany o nierzetelność, o nadużycia, o to, że ten artykuł nie jest zgodny z prawdą. My gwarantujemy i Andrzej Stankiewicz całym swoim doświadczeniem dziennikarskim, że ten artykuł jest rzetelny i prawdziwy. No ale jak się pisze prawdę, a prawda czasem boli, to no właśnie, nożyczki się odzywają, tak? Taka jest pani posłanką sytuacja. No ale to jest jedna strona tego medalu, a druga strona jest taka, że PiS i tak z tej afery nic sobie z tego nie robi i mamy de facto aferę, która dotyczy was, opozycji i tej bańki opozycyjnej, tej bańki, która was popiera, wspiera albo przynajmniej wam się przygląda. A PiS co? Oni nawet nie wiedzą. Tak, to znaczy ja postanowiłam zacząć od żartu, który jest nieśmiesznym żartem i właściwie jest chyba sucharem, bo być może w tym referendum, które planuje Prawo i Sprawiedliwość, należałoby dzisiaj zacząć od tego pytania, czy ten mechanizm relokacji powinien opierać się na procedurach, które powstały w Unii Europejskiej, czy może na procedurach, które wymyślił sobie i które opracował sobie pan minister Wawrzyk. Gdyby nie tekst Onetu, gdyby nie doniesienia medialne, Prawo i Sprawiedliwość dalej chowałoby głowę w piasek. I trzeba dzisiaj wrócić się kilka miesięcy wstecz i trzeba przypomnieć czas, kiedy na granicy polsko-białoruskiej trwał kryzys humanitarny. Ten kryzys dalej ma miejsce, ale wtedy, kiedy obserwowaliśmy początek tego kryzysu, kiedy zapadały te decyzje o budowie muru i wtedy Prawo i Sprawiedliwość oskarżało nas, Lewicę, oskarżało całą opozycję demokratyczną o działanie wbrew interesom państwa polskiego. Mówiono wtedy, że chcemy sprowadzić na obywateli Polski, na Polaków, na Polki niebezpieczeństwo. Tymczasem ta ogromna hipokryzja, którą obserwujemy od kilku dni, pokazuje, że jeśli ktoś bawi się zapalniczką i próbuje wzniecić ogień w temacie polityki migracyjnej, której tak naprawdę nie ma, a PiS rządzi nie od wczoraj, nie od roku, tylko od 8 lat, to może się okazać, że ta zapalniczka wybucha. I ta zapalniczka dzisiaj, którą PiS próbowało wzniecić ogień wtedy, wybuchła dzisiaj w rękach Prawa i Sprawiedliwości. Minister Woś mówi, że to jest afera Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, to pytanie do pana posła Jana Grabca. Jeśli chodzi o postawę PiSu, to od wielu lat nic się nie zmienia. Za wszystko odpowiada Platforma, wszystko jest winą Tuska. Natomiast mówiąc poważnie o tej sytuacji, ja przepraszam za obecność zdalną, ale niedawno skończyliśmy kontrolę w MSZ-cie, kolejny zresztą dzień kontroli właśnie w sprawie afery wizowej, nowe dokumenty, nowe dane. I mogę powiedzieć na podstawie moich rozmów, dokumentów, którymi dysponuję i informacji ze strony dyplomatów, że tekst pana redaktora Stankiewicza jest w 100% prawdziwy. Wszyscy potwierdzają, że te okoliczności po prostu są prawdziwe. Dokładnie tak się sprawy mają. A opisana sprawa jest fragmentem większej całości, która dotyczy jeszcze większej grupy ludzi, wydanych wiz i tego przestępczego procederu, który dotyczy otwarcia polskiej granicy po to, żeby przez nasze wizy, przez nasz kraj dostali się do Europy czy do Stanów Zjednoczonych obywatele państw Afryki czy Azji, którzy normalną drogą pewnie by się tu nie dostali, bo musieliby zostać zweryfikowani. Więc to i tak jest i tak, że to jest afera bańki opozycyjnej, a nie afera, którą zajmuje się ta druga strona. Ta strona reprezentowana również przez telewizję rządową, prawie w ostatniej chwili, chciałam powiedzieć publiczną, ale nie, telewizję rządową, ich media. Tam nic nie ma o aferze wizowej, a jeśli jakieś informacje, no to właśnie, że to jest wina Tuska, że to jest sprawa Koalicji Obywatelskiej. Na was na razie nie zrzucają. No tak, ale ta sytuacja pokazuje, że
PiS, tak naprawdę politycy PiS-u bardzo się boją tej afery. Gdyby to była po prostu afera jakiegoś urzędnika, który nieprawidłowo, nie wiem, wystawił wizy, wziął za to łapówkę, to dawno mielibyśmy konferencję prasową, nie wiem, ministra spraw wewnętrznych Mariusza Kamińskiego, który by ogłosił wielki sukces policji, służb, bo została wykryta korupcja, winni zostali ukarani. Tak naprawdę ta afera dotyczy szczytu władzy, dotyczy najważniejszych polityków PiS-u, dotyczy funkcjonowania całych struktur, takich jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w ramach którego funkcjonuje Straż Graniczna. Dotyczy Ministerstwa Pracy, Ministerstwa Rolnictwa. No to jest jakby jądro ciemności. To jest to serce PiS-u, które jest tą aferą skażone. Dlatego taka strategia budowania muru. Nic nie powiemy, nic nie potwierdzimy. Nawet te liczby, które uzyskaliśmy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. O 250 tysiącach wydanych w PiS-u. Tak, 250 tysięcy wydanych wiz w ciągu ostatniego 2,5 roku tylko dla obywateli Afryki i Azji. Nie mówimy tutaj o Białorusi, nie mówimy o Ukrainie, Kanadzie czy Ameryce Południowej, tylko te dwa kontynenty, wyłączając oczywiście i Rosję, i państwa europejskie z tego kręgu, zostało wydanych. Nastąpił lawinowy wzrost w ostatnich 3 latach liczby wydanych wiz obywatelom Afryki i Azji. I to w momencie, w którym po pandemii właściwie ruch międzynarodowy zamierał, znaczy on się ograniczał. Wszystkie kierunki komunikacyjne były ograniczane. Tymczasem tutaj nastąpiła eksplozja. Dlaczego nastąpiła ta eksplozja? No przecież nie jest to efekt oficjalnej polityki rządu, który ogłosił, że będzie teraz przyjmował setki tysięcy imigrantów z Afryki i Azji. Jest to wynikiem presji korupcyjnej na funkcjonariuszy tego rządu, którzy nawet doprowadzili do tego, że przygotowali oficjalny projekt rozporządzenia, żeby jeszcze przyspieszyć ten proces wydawania wiz do 400 tysięcy rocznie, po to, żeby ten proceder łapówek w zamian za wizy, często wydawanych ludziom, których nawet nie widział na oczy konsul, którzy kompletnie nie są znani naszym służbom, nie są sprawdzeni, żeby ten proceder kwitł, bo za to można brać pieniądze. Około 5 tysięcy dolarów od osoby. No a jeśli to jest przerzut za kontynent, wiąże się z umożliwieniem próby wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych, to te kwoty są oczywiście wielokrotnie. Proszę państwa, muszę przerwać. RMF 24 podaje, że minister Wawrzyk trafił dzisiaj w nocy do szpitala z ranami rąk i jego stan zdrowia zagraża życiu. Taką mamy sytuację, taki jest na razie. Pani redaktor, przede wszystkim... No właśnie, nie wiem, jakiego słowa to użyć. To jest tragiczna efektu. Sytuacja, oczywiście. Natomiast wydaje się dzisiaj, po tych kilku dniach i po nowych doniesieniach, które obserwujemy w mediach, że pan Wawrzyk był tylko pionkiem w tej machinie. Trzeba dzisiaj, i musimy to zrobić jako opozycja demokratyczna, bo jeszcze 30 dni do wyborów, dotrzeć do wyborców także Prawa i Sprawiedliwości. A no właśnie, o to chciałam panią zapytać. Czy pani będzie chodziła do telewizji rządowej? Czy pani będzie się wpraszać do programów telewizji rządowej, do Polskiego Radia? Będzie pani jeździła na spotkania z wyborcami? Sami nie tylko swoimi, którzy panią uwielbiają, tylko próbowała docierać do tych, którzy właśnie nie cenią lewicy, są zwolennikami PiS-u, myślą, że to, co się dzieje z wizami, to jest jakaś manipulacja wstrętnych opozycjonistów. To jest najważniejsze zadanie. Zgadzam się z panią. Ale co pani będzie robić konkretnie? To jest najważniejsze zadanie dzisiaj dla opozycji demokratycznej. Chodzić do reżimowych mediów i mówić tam głośno prawdę. Zapraszają? Programy na żywo zapraszają. Ale w Gdańsku trzeba tam być. W Warszawie? Trzeba tam być. Trzeba być w Gdańsku, trzeba być w Warszawie, trzeba być w każdym mieście. Trzeba być na spotkaniach Prawa i Sprawiedliwości. Trzeba pokazywać wyborcom Prawa i Sprawiedliwości, których spotykamy na rynkach, ryneczkach, kiedy rozdajemy ulotki, kiedy rozdajemy gazety. Wszyscy przecież dzisiaj rozjechaliśmy się po całej Polsce, jesteśmy w swoich okręgach, z których kandydujemy. Ja jestem na ryneczku w Gdańsku, w innych także powiatach. Dzisiaj pani będzie jeszcze? Dzisiaj mnie tam nie będzie, ale wracam tam i myślę, że powinniśmy także przygotować takie ulotki. Powinniśmy pokazać tą ogromną hipokryzję Prawa i Sprawiedliwości i powinniśmy pokazać ludziom, że w czasie, kiedy PiS szczuło na tych migrantów, którzy umierali w polskich lasach, którzy umierali na bagnach na granicy polsko-białoruskiej, w czasie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość szczuło na opozycję, gdzieś tam pod osłoną nocy w ciemnym gabinecie powstawała grupa mafijno-korupcyjna, która na przemycie ludźmi, bo trzeba to dzisiaj nazywać po imieniu, chciała się dorobić. 100 milionów dolarów chcieli zarobić dzisiaj ci ludzie i ja nie wierzę dzisiaj, że trochę nie wiedział zarobili. Premier, że nie wiedział minister Rau. Co się dzieje z ministrem Rauem? Żądamy jego dymisji, poszło zawiadomienie do prokuratury, złożyła je Lewica, złożyła je Koalicja Obywatelska i dzisiaj tak naprawdę premier Mateusz Morawiecki powinien wyjść i powiedzieć, że cały rząd podaje się do dymisji, bo to nie jest jakaś wewnętrzna sprawa Polski, to jest największa afera mafijno-korupcyjna związana z przemytem ludźmi w Europie. O tym jest Przy wszystkich aferach to samo powtarzaliście i za każdym razem było tak, proszę państwa, że ale to PiS grało tą kartą. Rząd nie reagował.
Panie pośle, co Koalicja Obywatelska? Wszystkie ręce na pokład i wchodzimy do rządowej telewizji i próbujemy informować wyborców Prawa i Sprawiedliwości, co się dzieje. Jakie są zarządzenia wewnętrzne u was w koalicji, u was w partii? Tak, mogę to potwierdzić. Wracamy do rządowej telewizji, dlatego że sprawia to nam przyjemność, bo oczywiście jesteśmy tam poddani. Panie pośle, wracamy do rządowej telewizji. Tak, no nie było nas tam od wielu miesięcy. To forma protestu przeciwko tym kłamstwom, pomówieniom, temu, że właściwie chodząc do rządowej telewizji występujemy w spocie PiS-u takim nieustającym. Ale z drugiej strony konieczność dotarcia z informacją, rzetelną informacją o tym, co się dzieje w Polsce do bardzo wielu ludzi, którzy nie mają dostępu do innych mediów, jest po prostu, to jest niezbędne. Musimy to zrobić niezależnie od tego dyskomfortu związanego z, no to tak jakbyśmy chodzili na Nowogrodzką, prawda, to Woronicza to samo, więc będziemy tam, będą tam nasi posłowie, będą mówić o faktach, o liczbach, o danych. I oczywiście jeśli chodzi o ministra Wawrzyka, to myślę, że to jest bardzo ważna informacja. Mam nadzieję, że jego stan zdrowia się unormuje, że wróci do zdrowia, oczywiście. Bo od początku mówimy zresztą o tym, przeglądając dokumenty, przeglądając też informacje, które do nas napływają nieoficjalnie, że minister Wawrzyk został wskazany jako kozioł ofiarny przez prezesa Kaczyńskiego. Jakkolwiek ma swój udział w tej aferze, ale jakby ta afera nie byłaby możliwa bez decyzji samego ministra spraw zagranicznych, bez przymknięcia oka co najmniej, jeśli nie udziału ministra Mariusza Kamińskiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Przecież Straż Graniczna codziennie wie, ile osób wjeżdżało do Polski na te wizy. To służby specjalne podlegające ministrowi Kamińskiemu miały raporty ze strony naszych partnerów z NATO na temat potencjalnie niebezpiecznych osób, które dostały polską wizę, wjechały do Polski, do Europy, panie pośle, a są na liście osób podejrzewanych o terroryzm. Panie pośle, ale ile pan ma zaproszeń do telewizji rządowej? Bo tak mówi się, będziemy chodzić, będziemy opowiadać, będziemy mówić, te zaproszenia się pojawiają, czy nie? Od czasu do czasu się pojawiają, po prostu z nich skorzystamy. Są programy, co do których telewizja rządowa, wcześniej publiczna, jest zobowiązana do dostępu dla przedstawicieli wszystkich środowisk politycznych. To wynika z ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Mają taki obowiązek, powinni nas zapraszać. Oczywiście zrobią wszystko, żeby przekształcić te audycje w jatkę. No ale nie możemy pozwolić na to, żeby ta podstawowa informacja, ważna informacja o polskim bezpieczeństwie nie dotarła do milionów ludzi, którzy czerpią wiedzę o tym, co się dzieje w Polsce właśnie z anteny telewizji rządowej. Dzisiaj zaraz po wiadomościach o orędzie marszałka Grodzkiego, marszałka Senatu. Więc na to czekamy, zobaczymy, jak ono zostanie przedstawione i czy nie będzie sugerowania, żeby bojkotować to, co mówi marszałek Grodzki. No ale jest jeszcze jedna sprawa. Milion osób potrzebuje polskie rolnictwo do pracy. Tak słyszymy od rolników, tak słyszymy w Ministerstwie Rolnictwa, tak słyszymy od przedsiębiorców. I do pani posłanko, najpierw pytanie, skąd tych ludzi wziąć? Bo z jednej strony proceder mafijny, gangowy, bandycki, a z drugiej strony może jednak jakieś myślenie o dobru państwa, o dobru Polski. I ktoś wpadł na ten szatański pomysł, żeby ściągać ludzi z Ugandy i z innych krajów afrykańskich i azjatyckich po to, żeby pracowali w Polsce. Pracowali na nasze, tworzyli nasze PKB. To, co działo się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ten proceder, w którym znaczenie miało tylko to, czy ktoś ma pieniądze, czy nie ma, gdzie na targu można było... 5 tysięcy dolarów, 7 tysięcy dolarów. To są naprawdę duże pieniądze. To znaczy, ja to nazywam przemytem ludźmi. Ci ludzie byli wybierani w jakiś przedziwny sposób. Zgadzam się tutaj z posłem Grabcem, że i mówiłam o tym, że pan Wawrzyk, pan wiceminister, jest tylko pionkiem w grze. Być może pionkiem, który został wystawiony po to, żeby pokazać opinii publicznej, że ktoś jednak zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Ale jestem przekonana, że nie był najważniejszą osobą i na pewno nie był jedyną osobą, która o tym wiedziała. Nie wierzę, że premier polskiego państwa i prezes Jarosław Kaczyński o tym nie wiedzieli. To po pierwsze. Po drugie, punktujemy rządy Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy od czasu kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Mówimy o tym, gdzie jest dobra polityka migracyjna. Nie używajcie tego tematu jako tematu politycznego do tego, żeby palić ogniska. Bo dzisiaj jest właśnie tak, że to im po prostu wybuchło w twarz. Dobra polityka migracyjna, lewica
Lewica o tym mówi, mogłaby być oparta na systemie kanadyjskim. Wiemy, ile ludzi potrzebujemy, wiemy, ile ludzi potrzebuje rynek pracy. Takie trzy najważniejsze punkty to byłoby zapotrzebowanie roczne na to, ile ludzi może tutaj przyjechać, kim są ci ludzie, kogo tak naprawdę potrzebujemy. Potem procedura łączenia rodzin, przede wszystkim najbliższych, czyli na przykład małżeństw. Pełna kontrola państwa nad tym, kto wjeżdża do naszego państwa i gdzie jedzie dalej. Tak? Bo dzisiaj okazuje się, że wszystkie te tematy, temat referendum, temat kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, były tematami zastępczymi, których Prawo i Sprawiedliwość używało po to, żeby wygrać te wybory. To Prawo i Sprawiedliwość grało kartą bezpieczeństwa uchodźcami. I uchodźcami. Zbudowano mur na granicy polsko-białoruskiej. Pytam, panie pośle, pana kolegów i koleżanki z Koalicji Obywatelskiej, czy są za tym, żeby ten mur nadal stał, czy jak ewentualnie dojdziecie do władzy, to będziecie przejść do tego, żeby ten mur został zlikwidowany. I w zasadzie 90% odpowiedzi jest dość enigmatycznych, ale ciśnie w kierunku tego, że nikt tego muru rozbierać nie będzie. A pana jest jakie stanowisko, panie pośle? Moje stanowisko, generalnie Platformy Obywatelskiej, jest takie, od początku komunikował to zresztą premier Donald Tusk, że granica musi być szczelna. Znaczy, są określone procedury, w których można ubiegać się o azyl, można uzyskać status uchodźcy, natomiast granica musi być pod kontrolą polskich służb, co nie znaczy, że należy, nie wiem, wypychać zimą na tereny bagniste matkę z dzieckiem, zamiast zaopiekować się taką rodziną i przeprowadzić normalną w ośrodku zamkniętym procedurę sprawdzenia i weryfikowania wniosku. Czyli mur zostaje, panie pośle. Oczywiście tak, i powinien funkcjonować tak, jak PiS obiecywał, to znaczy być szczelny. Dzisiaj nie jest szczelny. Dzisiaj każdy uchodźca czy imigrant, który pojawi się na granicy białoruskiej, prędzej czy później przechodzi przez tę granicę. Czasem te pushbacki dotyczą 2, 3, 4, 5 razy tej samej osoby i ona znowu przy pomocy służb białoruskich jest przepychana na innym odcinku tego muru, aż przejdzie. Nie mamy sygnałów o tym, że ci ludzie wracają do domów. No to jest pewne szaleństwo polityki, które prowadzi PiS, bo można tych ludzi zatrzymać na różne sposoby, również dyplomatyczne, przy pomocy Unii Europejskiej, przy pomocy zablokowania tych lotów, które są lotami tak naprawdę imigranckimi, czy do Mińska, czy do Moskwy. Przecież realizują te loty firmy międzynarodowe, które potrzebują relacji z Unią Europejską. Mamy możliwość wykorzystania siły dyplomatycznej Unii Europejskiej w tej sprawie, a PiS zachowuje się tak, jakby właściwie był zadowolony z tego, że ci ludzie tam są na granicy i że można straszyć Polaków tym, że przez ten mur próbuje przejść jakaś ogromna rzesza ludzi zagrażających Polsce, a w tym samym czasie 250 tysięcy nie ma sprawy. No właśnie, w tym miejscu polecam państwu film Zielona granica Agnieszki Holland, który wchodzi do kin już w przyszłym tygodniu, 20 września, a został uhonorowany nagrodą specjalną na festiwalu filmowym w Wenecji i budzi ogromne protesty w Prawie i Sprawiedliwości i wśród tamtejszych polityków. Jeśli wejdziecie w koalicję z Koalicją Obywatelską, pani posłanko, to zgodzicie się na to, żeby mur został? My mówiliśmy o tym, że ta dyskusja o tym, jak powinno to bezpieczeństwo na granicy wyglądać, jak powinna wyglądać ta kontrola, powinna się była odbyć przed tą decyzją o budowie muru. Prawo i Sprawiedliwość parło do budowy muru. Ale już mamy mur. Mamy mur, pod którym prezes Jarosław Kaczyński robił konferencję, bo trzeba dzisiaj pamiętać, że po to był właśnie ten mur. To znaczy, potem była dyskusja o mechanizmie relokacji. Przecież ten mechanizm relokacji, który jest mechanizmem solidarności... Nas nie dotyczył. Dotyczył, bo za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Prawo i Sprawiedliwość nie umiało uzyskać dodatkowych pieniędzy dla uchodźców. Dogadacie się w sprawie muru z Koalicją Obywatelską? Myślę, że będzie tutaj jakaś platforma porozumienia co do tego, że nie będziemy hipokrytami jak Prawo i Sprawiedliwość, które z jednej strony walczy o każdy zarodek, kiedy jest dyskusja o aborcji, a z drugiej strony pozwala na to, żeby w polskich lasach po prostu umierali ludzie. Umierały matki w ciąży, młodzi chłopcy, ale także dzieci, bo takie przypadki mieliśmy. Proszę państwa, tutaj pytanie do Jana Grabca, bo ciągle od kilku dni jest panu to wyciągane, panie pośle, że pan jakoś się spróbował uśmiechnąć, mrugnąć, puścić oko do Konfederacji w swoim jednym z wystąpień telewizyjnym, chwaląc Konfederację za niektóre rozwiązania. Teraz Konfederacji spada. Rozumiem, że te, przepraszam za słowo, umizgi były po to, żeby ewentualnie, jeśli wejść w jakąś współpracę z Konfederacją po wyborach, czy się mylę? Nie ma takiej intencji, nie ma żadnych planów dotyczących współpracy politycznej z Konfederacją. To co się panu w tej Konfederacji podoba, panie pośle?
Jest natomiast, no, przede wszystkim program Konfederacji podoba się około 10, czasem w niektórych sondażach nawet 12% Polaków, głównie młodych ludzi, ale też ludzi przedsiębiorczych. I to do nich mamy mówić. Znaczy, mamy mówić do ludzi, którzy chcieliby żyć w wolnym europejskim kraju z prostymi podatkami, ze swobodą działalności gospodarczej. Nie ma żadnego powodu, żeby ci ludzie byli skazani na Konfederację. Dlatego mówienie o uproszczeniu podatków nie powinno być licencją jedynie Konfederatów, i jeśli ten postulat nawet w sposób wykrzywiony jest w programie Konfederacji, to nie ma co zaprzeczać, tylko trzeba powiedzieć: tak, musimy uprościć podatki, zrobimy to lepiej niż Konfederacja, mamy na to pomysł, zresztą w 100 konkretach cały szereg rozwiązań praktycznych przedstawiliśmy. Z drugiej strony wynik Konfederacji i PiS-u to jest system naczyń połączonych. Wtedy, kiedy spada Konfederacji, rośnie PiS-owi, kiedy spada PiS-owi, rośnie Konfederacji. Znaczy, w dużej mierze na tej linii rozegra się bój o to, kto wygra w Polsce wybory. Kiedy spada wam, to też rośnie Konfederacji, panie pośle. Czy jest tak, że są jakieś rozmowy, jakieś analizy, jakieś dyskusje na ten temat, żeby wejść w jakąś koalicję z Konfederacją? Ewentualnie, czy nie? Nie ma żadnych ani rozmów, ani nawet analiz dotyczących takich scenariuszy. Oczywiście analizujemy, to powiedziałem zresztą w Polsacie, wszystkie możliwe scenariusze zakładające zawsze pan jakieś słowo wytrych zastosuje, panie pośle. Czy plan A, B i C to jest utworzenie koalicji większościowej ugrupowania opozycji demokratycznej, ale jeśli nie będzie takiej możliwości, na pewno nie oddamy władzy PiS-owi. Na pewno nie oddamy władzy PiS-owi, ale to znaczy, że będziecie rozmawiać z Konfederacją, bo tak poproszę mnie dyplomatycznie, panie pośle. Z całą pewnością nie mówimy o rozmowach politycznych. No, wszystkiego może nie mogę tutaj opowiedzieć, ale na pewno nie ma żadnych planów koalicji, współpracy politycznej, rozmów z Konfederacją. Natomiast jest faktem, że musimy w każdej sytuacji, każdego wyniku wykorzystać wszystkie dostępne środki prawne po to, żeby rozliczyć PiS, a nie pozwolić im na powrót do władzy. Jak pani się zapatruje na te słowa pana posła Grabca? Bo one są momentami kontrowersyjne, momentami dyplomatyczne, panie pośle, i takie delikatne. Nie mówi pan stanowczego nie. Ja przyznam się szczerze, że z ogromnym zaskoczeniem obserwuję to miedzianie się Platformy Obywatelskiej z brunatno-czarnymi, młodszymi braćmi Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią otwarcie: 10 lat więzienia za aborcję bądź 4000 zł dla ludzi zamiast dobrego dostępu do publicznej ochrony zdrowia. Panie pośle, jeszcze jest czas zawrócić i jeszcze jest czas, żeby mobilizować wyborców do tego, żeby opozycja demokratyczna, w której nie ma Konfederacji, zdobyła jak najlepszy wynik. Lewica mówi otwarcie: nie wejdziemy do rządu, w którym będzie Konfederacja. My mamy zupełnie inną wizję Polski i wydaje mi się dzisiaj, że dobrze by było, gdyby opozycja demokratyczna się podzieliła na tej scenie politycznej na miesiąc przed wyborami i zdecydowała, do których wyborców mówimy. W momencie, w którym lewica robi konferencje i robi konwencje o prawach pracowników, ale fajnie by było, gdybyście przejęli kawałeczek tych młodych od Konfederacji. Staramy się to robić, Niekoniecznie są nacjonaliści, to są po prostu młodzi ludzie, którzy są zachwyceni właśnie tymi sprawami podatków, których pan mówił, pan poseł Grabiec na przykład. Być może pan Mentzen na TikToku faktycznie uwiódł gdzieś tych młodych chłopców. No, uwiódł na pewno, pani posłanko. Którzy uwierzyli w to, że ten tekst o wywracaniu stolika, o braku podatków, o lepszym, łatwiejszym życiu domu, dwóch samochodach, grillu i o psie na grillu, bo tak to się przecież właśnie skończyło, był jakąś atrakcyjną historią przez moment. Tak faktycznie było. Dzisiaj w trendach widzimy wyraźnie, że kiedy pokazujemy prawdę o Konfederacji, kiedy mówimy o tym, że to jest prawdziwe piekło kobiet, a rządy PiS-u i Konfederacji to naprawdę jest prawdziwe piekło kobiet, bądź 4000 pozbawi osoby starsze dostępu, kobiety nie będą mogły iść do szpitala i urodzić, bo dzisiaj poród kosztuje więcej niż 4000 zł. Kiedy pokazujemy prawdę, okazuje się, że są wyborcy, którzy to dostrzegają, którzy to zauważają i którzy szukają innej alternatywy. W lewicy, w bardziej liberalnej. Ale to głównie kobiety głosują na lewicę, a głównie mężczyźni, głównie faceci, przepraszam za kolokwializm, głosują na Konfederację. Jak tych mężczyzn, młodych mężczyzn zagarnąć i przez lewicę, i przez Koalicję Obywatelską, panie pośle? Miziając się, czy
Czy są inne pomysły? Na pewno nie miziając się, czy nawiązując jakiekolwiek relacje z ludźmi z Konfederacji. Znaczy, pewne sukcesy opozycja ma już na swoim koncie, to i Lewica, i Koalicja Obywatelska, bo z tych 15%, które pojawiały się w sondażach kilka miesięcy temu, niewiele już zostało. Duża część kobiet, wiemy to z badań, młodych kobiet, zrezygnowała z poparcia Konfederacji, jakby po bliższym przyjrzeniu się tego, co się kryje w ich programie. I to jest zasługa akcji prowadzonych i przez Lewicę, i przez nas. To widzimy wyraźnie. Zostali młodzi mężczyźni, ludzie przedsiębiorczy, ludzie, którzy uważają, że niepotrzebny jest system opieki zdrowotnej, niepotrzebna jest emerytura, że sami sobie dadzą radę w życiu, a państwo nie powinno im przeszkadzać. Tutaj Koalicja Obywatelska, zwłaszcza Platforma Obywatelska ze swoim liberalnym rodowodem musi po prostu zapewnić, że rozumiemy tych ludzi. Oni mają prawo się rozwijać, mają prawo otwierać biznesy, mają prawo być traktowani uczciwie przez urzędników i państwo jako ci, którzy finansują to państwo, a nie potencjalni przestępcy. PiS wszystkie te zasady naruszył, wszystkie te reguły zdrowe dotyczące traktowania przedsiębiorców złamał i my z tą informacją, z tą wiedzą na pewno dotrzemy przed wyborami do tych, którzy dzisiaj są jeszcze po stronie Konfederacji. Ale to jest tak, pani posłanko, że walczycie tak naprawdę o to, żeby odebrać Konfederacji, a nie żeby odebrać PiS-owi, bo PiS jest naprawdę stałym, silnym, betonowym elektoratem. Tam nie ma ruchów, jak znaczy, widać. Tak się trochę wydaje, ale propozycje Lewicy podzieliliśmy na różne grupy skierowane do różnych wyborców. Propozycja renty wdowie, która naprawdę świetnie nam się przyjęła. Zbieraliśmy podpisy, ponad 200 tysięcy podpisów pod tym obywatelskim projektem. Pokazało nam, a jeździliśmy z tym programem przez Polskę przez kilka miesięcy. I nawet w takich województwach, które nazywane są bastionami Prawa i Sprawiedliwości, chociaż nie lubię tego określenia, bo to jest nieprawda, pokazały nam wizyty na Podlasiu, na Podkarpaciu, że są starsi wyborcy, którzy kiedyś, według mojej oceny, byli wyborcami SLD. Dzisiaj mogą do nas wrócić. Niech to będzie 1, niech to będzie 2%. Młode kobiety, do których kierujemy nasz przekaz, które będą się kierowały, ale to pokazują to dzisiaj jest media. Wasza ojczyzna, pani posłanko. Z jednej strony tak, ale Czarzasty jest jednak. No tak, ale w Nowej Lewicy teraz rządzą liderki, powiedziałabym pani redaktor. O, jak patrzę, Biedroń, proszę państwa, Czarzasty, no to nieprawda. Jest, liderki, jest, Czarzasty był kobietą, jest posłanka, proszę państwa, jest tak. Posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jest posłanka Magdalena Biejat, jest posłanka Anna Maria Żukowska. Ale mówię o władzach, One są dzisiaj z przodu, są lokomotywami, są jedynkami na listach, ale przede wszystkim kierujemy też nasze postulaty do kobiet, które, jak pokazują dzisiejsze doniesienia medialne, będą decydowały na podstawie tego, co będziemy mówić o prawie aborcyjnym. A my mówimy otwarcie. Legalna, bezpieczna, darmowa i dostępna aborcja, refundowane in vitro, wysokie standardy opieki okołoporodowej. Chcemy, żeby każda kobieta miała gwarancję darmowego dostępu, żeby nie musiała za to płacić, żeby nie musiała o to prosić do znieczulenia przy porodzie, ale będziemy też przedstawiać propozycje dla przedsiębiorczych. Ja jestem na przykład byłą przedsiębiorczynią, bardzo zależało mi na tym, żeby coś było i dla was. Mówiła, tak, żeby mówiła Lewica do mikro i małych przedsiębiorczyń, bo to są te kobiety wyborczynie, które dzisiaj mogą być trochę w tej grupie niezdecydowanej, mogą być w grupie, która głosuje na Konfederację. Będziemy do nich kierować swój przekaz tak, żeby głosowały na Lewicę i na opozycję demokratyczną. Panie pośle, czy pan może zagwarantować, że będziecie przejść do tego, żeby wprowadzić aborcję do 12 tygodnia jako możliwą do wykonania? Jest zgoda. Oczywiście to jest nasz. Jest zgoda, to jest nasz, bo też priorytet. To jest ważne, natomiast jak się zgoda, rozmawia, ale jak się rozmawia z poszczególnymi posłami i posłankami Koalicji Obywatelskiej, to różne wahania następują w tej kwestii. Ja wiem, że to jest jeden ze 100 punktów programu, natomiast trudny. Nie, on nie jest trudny. My podjęliśmy, on może był trudny 5 lat temu czy 8 lat temu, ale od wyroku Trybunału Przyłębskiej, od tego tchórzliwego pomysłu Kaczyńskiego, żeby przez Trybunał no tak naprawdę ograniczyć prawa człowieka, ograniczyć prawa kobiet, dostęp do normalnych procedur medycznych, nie ma już tutaj wahań i w Koalicji Obywatelskiej nie ma nikogo, kto się zawaha w tej sprawie stworzenia warunków bezpiecznej, legalnej aborcji do 12 tygodnia. Bezwzględnie decyzję w tej sprawie powinna podejmować kobieta i to jest coś, co łączy się do świadomości konserwatystów i osoby, które są w centrum i o nastawieniu lewicowym. To nie jest kwestia światopoglądowa, to jest po prostu kwestia fundamentów cywilizacyjnych. Natomiast nie mamy z tym problemu, naprawdę. Czyli mur zostaje, aborcja do 12 tygodnia, niższe podatki, dobrze mówię, prawa pracownicze.
Tanie mieszkania na wynajem 1000 zł dla każdego studenta. Czyli idziecie razem do tych wyborów, idziemy jak razem, rozumiem. Idziemy razem i mam nadzieję, że razem wygramy. Ja cenię sobie bardzo współpracę, bo współpracowaliśmy, ale współpracę z koalicją? Tak, z Koalicją Obywatelską, z posłami, posłankami, szczególnie mi bliskie są posłanki Koalicji Obywatelskiej, z którymi pracuję w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Trzymam bardzo mocno kciuki nie tylko za naszego kandydata w Świętokrzyskiem, Andrzeja Szejnę, bardzo, bardzo mocno, ale także za posłankę Okła-Drewnowicz, która też tam startuje z Koalicji Obywatelskiej, bo dobrze razem nam się pracuje w komisji. Mamy Roman Giertych też startuje. No tam startuje też Roman Giertych. Ja nie będę trzymała kciuków, jeśli pani redaktor mnie z tego zwolni za Romana Giertycha, bo to jest dla mnie no-go. Współpracuje się, czy nie? Nie ma platformy porozumienia pomiędzy mną a panem Romanem Giertychem. On nie zmienił poglądów w sprawie aborcji. Ja mam tylko nadzieję, chciałabym taką deklarację ze strony posła Grabca uzyskać dzisiaj, że będzie dyscyplina w głosowaniu nad legalną, bezpieczną i darmową aborcją, bo ja tą ustawę na pewno do Sejmu przyniosę i głosowanie nad tą ustawą się odbędzie. Będzie, panie pośle, dyscyplina w tej sprawie, czy nie? Czy sumienie, klauzula sumienia? Bezwzględnie, zgodnie z deklaracjami zresztą kandydatów, dyscyplina będzie obowiązywała. Nie ma wśród kandydatów nikogo, kto zadeklarowałby, że mam z tym jakiekolwiek problemy. Również Roman Giertych zadeklarował, że podda się dyscyplinie klubowej. No, trzymamy za słowo, chociaż ze słowem u pana Romana Giertycha, no przynajmniej nie ze słowem, ze zmianą poglądów, różnie bywało. Proszę państwa. Katarzyna Kotula z Lewicy. Dziękuję, dobrego dnia życzę państwu. I pan Jan Grabiec. Mam nadzieję, że następnym razem, panie pośle, w studio się spotkamy, nie online, bo ta odległość jest ogromna, mimo że tylko gdzieś pan jest w Sejmie, prawda, panie pośle? No właśnie. Tak, tak, tak. Jestem przy Sejmie, pracujemy nad dokumentami z MSZ-u o aferze wizowej, tak. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Magdalena Rigamonti. Dobrego weekendu.